Witaj, oto czytanie dla zodiakalnych bliźniąt na czerwiec 2024, a w nim dowiesz się, czego się spodziewać, co może się wydarzyć, co tam w pracy, w życiu miłosnym, co ze zdrowiem. Warto zostać do końca, bo na końcu będzie afirmacja mocy na ten miesiąc, a potem możesz zadać pytanie kartom, na które odpowiedź jest tak lub nie. I otrzymasz odpowiedź, więc możesz zacząć już myśleć nad swoim pytaniem. A teraz, zodiakalny bliźniaku, zobaczmy, czego, wow, czego możesz się spodziewać w czerwcu? Wielkiego szczęścia, ale też będą wyzwania. Dobrze, mamy kartę szczęścia. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Mamy kartę złamanego mostu. Coś nie udaje się rozwiązać w czerwcu, ale jesteś z tego powodu szczęśliwy, bo odcinasz się od czegoś, co ci nie służy. Czyli tutaj dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Dla każdego to będzie coś innego, ale w jakimś przedsięwzięciu, czy to może być jakaś relacja, tutaj coś się nie udaje, ale to właśnie finalnie okazuje się, że to dobrze. Coś się też nie udaje, bo ktoś jest nieszczery, nie można na nim polegać. Słyszę, że wielu z Was zada pytanie, no to jakie to jakie to szczęście wielkie? No to jest karta zielona, one są specjalne, one mówią o bardzo ważnych rzeczach, więc naprawdę zrozumiesz w czerwcu to, że to się nie udaje, to jest szczęście. Bo gdyby się udało, to byś miał na głowie wielki problem zodiakalny bliźniaku. Tak słyszę. Trzeba przetrzymać tę sytuację. Tu jest tak, przetrzymaj sytuację, a pokonasz problem. Więc tutaj coś się nie uda, coś trzeba przetrzymać. Ktoś tutaj komplikuje też wielu z Was sprawy, bo ta karta też mówi o tym, że ktoś jest przeciwko Tobie. No i właśnie też może być w taki sposób, prawda, że nie można na nim polegać. Trzeba tutaj to przetrzymać, jak wielbłąd. Trzeba znaleźć rozwiązanie. Poproszę o więcej wskazówek dla zodiakalnych bliźniąt, bo ta karta też chce wyjść. Karta miesiąca, dobrze, zobaczymy. Maj. Tutaj ta sytuacja już się dzieje dla Was też w maju, albo od maju zeszłego roku, albo od 5 miesięcy, 5 tygodni, 5 lat, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Dla wielu z Was też widzę, że w maju wydawało Ci się, że da się to załatwić, tę sprawę w dany sposób z pomocą kogoś, ale teraz się okazuje, że się nie da. To też Ci przyniesie szczęście, bo zobaczysz, jak można rozwiązać tę sytuację inaczej, tak widzę tutaj. Tak, no ta sytuacja, no tutaj to jest taka słodko-gorzka prawda, tak bym tutaj to nazwała, to co się dzieje w czerwcu, bo finalnie wiesz, że dobrze, że to się wydarzyło, bo to co się dzieje, to co widzisz, że na kimś nie możesz polegać i dlatego coś się nie udaje, to jest ostrzeżenie przed większymi problemami. Wiem, że niektórzy powiedzą, no jakie to szczęście, ale no właśnie mogłoby być dużo gorzej. Tutaj mamy kartę wielkiego smutku osobistego, więc ta osoba, która cię zawodzi, może być blisko ciebie w jakiś sposób i mamy smutek po stracie. Także tutaj niektóre relacje takie zawodzące, niepewne, z kimś, na kim nie można polegać, się skończą dla twojego dobra, bliźniaku. Tak jak mówiłam, to może być relacja w pracy, w życiu prywatnym, dostosuj to do siebie. I dzięki temu, dlaczego tu jest to szczęście? No właśnie dlatego, że dzięki temu, że to się wydarzy, w końcu, tak jak czułam, mam potwierdzenie tutaj z tą kartą, w końcu zaczniesz się wspinać po drabinie do sukcesu w tej sprawie, w tej sferze twojego życia.
bo coś się tutaj odblokuje. Tylko trzeba przetrzymać tę sytuację, oczyścić się z niej, zaakceptować ją taką, jaka jest. Zobaczmy kolejne wskazówki. O, okej. Okay. Jakoś tak hordami twoje karty. Tutaj jest wskazówka jeszcze bardziej o tej sytuacji. Wyszła karta jasnego mężczyzny, mężczyzna o jasnych cechach wyglądu, to też może być kobieta, to jest czytanie kolektywne. To jest właśnie ktoś, kto powoduje tą sytuacją jakieś poruszenie, jakieś nieporozumienia wśród przyjaciół, rodziny, w pracy. Widzę, że dla wielu z was to jest w pracy, bo tutaj wypadła karta kariery. Jeśli to nie jest w pracy, no to nasze energie z życia prywatnego też nam mogą blokować różne rzeczy, więc to też, jeżeli sobie poradzisz z tą sytuacją, a poradzisz sobie finalnie pięknie, bo jest karta szczęścia, to tutaj też ci odblokuje sprawy w pracy. Ta osoba tutaj żywi silne uczucia do ciebie, ale no właśnie takie, że niestety nie ma twojego dobra na wglądzie. To będzie wyzwanie do pokonania, ale jesteś na drodze do sukcesu, znowu potwierdzenie, więc nie daj się zwieść temu, że taka dziwna sytuacja, nieprzyjemna, coś się nie udaje, ale finalnie to bardzo dobrze, bo to ci otworzy nową ścieżkę i to dosłownie, bo jest karta klucza, sukces w pokonaniu problemów, więc najpierw coś się nie uda, najpierw jakaś strata, najpierw jakiś smutek, ale finalnie to ci pokaże drogę, otworzy nowe drzwi do wielkiej fortuny. Także tutaj, wow, intensywny czerwiec. Z tą kartą maja widzę, że dla niektórych z was ta sytuacja już zaczęła dziać się w maju, więc dla każdego to będzie trochę inaczej. Dobrze, teraz zapytajmy o wiadomość od aniołów dla bliźniąt na temat życia miłosnego. A jeśli podoba ci się ten film, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Bardzo to doceniam. To pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla szerszej grupy ludzi. Dziękuję. Dobrze, bliźnięta, życie miłosne w czerwcu. O, trzy karty mamy. Tak, tutaj karta przebaczenia i nauki. Dla niektórych z was to jest partner. Dla niektórych z was to będzie rozstanie, trzeba będzie przebaczyć. Dla niektórych, jeżeli tutaj ta sytuacja nie jest z partnerem, to też będą jakieś sprawy, takie lekcje w relacji, żeby przebaczyć i nauczyć się czegoś. Dla singli widzę, że finalnie przebaczacie swoim ex, byłym, niedoszłym i dlatego możecie iść dalej. I tutaj w czerwcu dużo romantycznych uczuć czeka bliźnięta, jak już przebaczycie i nauczycie się swoich lekcji. Wypadła też karta dzieci, więc dla tych z was, którzy mają dzieci, dzieci będą wpływały na wasze życie miłosne znacznie. To też może chodzić o zwierzę, że tutaj więcej uwagi potrzebuje twoje zwierzę albo twoje dziecko, więc tutaj twoja energia jest potrzebna. Dla innych z was, z którymi to nie rezonuje, tutaj trzeba wychodzi potrzeba uzdrowienia wewnętrznego dziecka z tą kartą przebaczenia i nauki, więc niektórzy z was rozpoczynają ten proces, inni właśnie kończą, niektórzy są w trakcie, także to jest inaczej dla każdego z was. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ukochaniu swojego wewnętrznego dziecka, to zapraszam cię na moją medytację, link do niej będzie na końcu tego filmu. Dobrze, teraz zapytajmy aniołów obfitości, jak tutaj to będzie wyglądało, jeśli chodzi o finanse, pracę. O, mamy jedną wskazówkę jasną. Sny o obfitości. Kiedy śpisz, Bóg, Wszechświat i aniołowie, twoje wyższe ja prowadzą cię, dając ci pomysły, odpowiedzi i rozwiązania. Pamiętaj, żeby zapisywać swoje sny, bo tam możesz znaleźć cenne wskazówki, jak zamanifestować swoje pragnienia do rzeczywistości.
Więc tutaj to, co tutaj jest na wiadomości w tej karcie, jest bardzo istotne. Warto założyć dziennik snów, sprawdzać jego, ich znaczenie symboliczne, ale przy tym najważniejsze jest intuicyjnie, jak się czujesz na temat tego, co zobaczyłeś, zobaczyłaś. Z tą kartą też czuję właśnie, że tutaj przy tej sytuacji, która się dzieje, to też będziesz dostawać wskazówki od intuicji. Pierwsze będą ostrzeżenia intuicyjne. Tutaj była karta ostrzeżenia przed problemami. I z tą kartą też czuję właśnie, że warto sobie wizualizować swój sukces zawodowy, finansowy, bo to ci niezwykle pomoże w tym miesiącu. Teraz zobaczmy, co powie Archanioł Rafael na temat zdrowia bliźniąt. O, dwie karty poczułam. Tak, dieta jest ważna i skorzystaj z naturalnych metod leczenia i z Twoich naturalnych zdolności do uzdrawiania, bo każdy z nas może z intencją uzdrowić samego siebie, też korzystając z pomocy Archanioła Rafaela, jeżeli wezwiemy go na pomoc, jeżeli to z Tobą rezonuje. Ale tutaj czuję w zestawieniu tych dwóch kart, że właśnie najbardziej uzdrawiające będzie dla Ciebie to, co jesz. Więc warto jeść dużo owoców, warzyw, jeść zdrowo. Zwracaj uwagę na to, co jesz w czerwcu, bo tutaj właśnie dieta też może być odpowiedzią na Twoje schorzenia dla wielu z Was. Pamiętaj, nie jestem lekarzem. Jeśli źle się czujesz, potrzebujesz pomocy, to zgłoś się do specjalisty. Teraz zobaczmy, jaka jest afirmacja słowa mocy dla bliźniąt na czerwiec. Można sobie tę afirmację powtarzać, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc bardziej. I pamiętaj, że za chwilkę będziemy odpowiadać na pytanie, a właściwie to aniołowie odpowiedzą tak lub nie na Twoje osobiste pytanie, więc jeśli jeszcze nie masz swojego pytania, to warto o tym pomyśleć. Dobrze, afirmacja dla bliźniąt na czerwiec. Mamy. Mam wiele dobra do zaoferowania światu. Właśnie, może tutaj ta sytuacja sprawi, że będziesz się czuć, jakby ktoś cię wykorzystał, ale to jest tylko lekcja po to, żebyś poczuła właśnie swoją moc. Masz wiele dobra do zaoferowania światu, jesteś cennym darem dla każdego, dla tego świata, jak każdy z nas. Każdy z nas ma coś pięknego do wniesienia, dlatego właśnie istniejemy. Inaczej byśmy nie istnieli. Każdy jest ważny, każdy jest unikatową perspektywą wszechświata, którego wszyscy jesteśmy częścią. Także pamiętaj, masz wiele dobra do zaoferowania. Także jeżeli czujesz się niewystarczająco dobry, niewystarczająco dobra, to nie jest prawda. Powtarzaj sobie, mam wiele dobra do zaoferowania światu. Okej. A teraz za chwilkę poznamy odpowiedź na Twoje osobiste pytanie, tak lub nie. A jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz tego, co Cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Takie czytanie masz też szansę wygrać. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Ok. Pomyśl o swoim pytaniu, weź głęboki wdech, połącz się ze swoją intuicją. Popatrz na karty, połącz się z ich energią, pomyśl o pytaniu. I za chwilę poznasz odpowiedź. Wybierz swoją kartę. Ok, pierwsza karta
Tak. Druga karta. Nie. Znasz już swoją odpowiedź na pytanie. Jeśli chcesz skorzystać z mojej medytacji ukochania wewnętrznego dziecka, to zapraszam na nią. Link jest na ekranie. Zapraszam też na czytanie. Jakie zmiany zajdą w Twoim życiu przez najbliższe 5 tygodni, 5 miesięcy i 5 lat? Ten film też jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.